Marcin Dubiel. Dzisiaj jest zwycięski na gali Fame. Friday Arena 1. Marcin Dubiel niezniszczalny. Marcin Dubiel na fali zwycięstw. 4 zwycięstwa z rzędu. Rozpędzony tymi zwycięstwami i pewny siebie. Marcin Dubiel niezadowolony. Dlaczego Marcin Dubiel jest niezadowolony? Ta walka była o wiele cięższa niż myślałem, że będzie. Myślałem, że jednak będę w stanie bardziej się stosować techniki. Ale no, wiadomo, liczy się sukces, co nie zmienia faktu, że sporo będzie wniosków do wyciągnięcia. Ogromne gratulacje dla Filipka. Walczył z o wiele cięższym przeciwnikiem, pokazał się zajebiście. Wielki szacunek dla niego, też uważam, że jest w ogóle fajnym gościem, bardzo go lubię i cieszę się, że mogliśmy skrzyżować rękawice. To dwie kwestie na koniec, króciutkie. Jakie wnioski na gorąco wyciąga Marcin Dubiel po tym pojedynku? Proszę? Jakie wnioski na gorąco wyciąga Marcin Dubiel po tym pojedynku? Uczyć się, być pokornym i się uczyć. I czy ma jakiś kolaucik, czy ma jakiegoś rywala na celowniku, z którym chciałby skrzyżować rękawice w kolejnym pojedynku? Panie Marcinie, głos dla Ciebie. Zastanawiałem się dzisiaj, czy będę wiedział, co odpowiedzieć. Jedyne, co mi się nasuwało do głowy, to, że skoro Jarek już tyle razy mówi, że chciałby rewanż, to ja chcę wrócić po Jarka Paszę. Jarek Pasza na rewanż. Jeśli Jarek ma ochotę się zrewanżować, to ja jestem jak najbardziej za. Ciekawie. Jeszcze raz wielkie brawa, Marcin Dubiel. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Super jesteś. Bardzo Cię lubię. Ogromny szacunek tutaj pomiędzy zawodnikami zakończonej walki dzisiaj przed własną publicznością. Były trudy w pierwszej rundzie, natomiast pozostałeś na pełnym dystansie, jeszcze walcząc do końca o zwycięstwo. Nawet wydaje mi się, że udało mi się wyszarpać rundę albo dwie, no ale ta pierwsza pewnie była punktowana 10-7, jak najbardziej to rozumiem. Dzięki wielkie za wsparcie, dzięki wielkie. Wiem, że jest też Milicz na hali, mój tato, moje rodziny bliskie. I mam nadzieję, że po tej akcji z Brazylijczykiem pokazałem tutaj charakter. Dzisiaj też pokazałeś charakter. Raz jeszcze wielkie brawa, Filipek!